Widzę, że robi pan przedpole dla kandydata na prezydenta Polski Andrzeja Dudy. To znaczy, dzisiaj robimy taką akcję ulotkową w całej Polsce, we wszystkich powiatach. Tak zobowiązaliśmy się w naszym okręgu, że akurat to będzie dzisiaj. Niektórzy w niektórych okręgach robią to w poniedziałek. Wczoraj, jak Państwo mogliście widzieć, nasz kandydat Andrzej Duda był na Słowacji. Tam sprawdzał ceny, bo Słowacja przyjęła euro już w tamtym roku. No i chcemy porównać i chcemy przekazać społeczeństwu, że jednak wejście do strefy euro w tej chwili jest dla Polski i dla Polaków niekorzystne. Samo hasło prezydenta Bronisława Komorowskiego: zgoda i bezpieczeństwo. Jeżeli przyjmiemy euro, mamy właśnie tą ulotkę, jeżeli przyjmiemy euro, a z otoczenia prezydenta już wychodzą takie informacje, że chcieliby przyjąć euro już od stycznia 2016 roku, to raz, że zgody nie ma na to wśród społeczeństwa polskiego, bo przynajmniej połowa ludzi nie chce euro u siebie. Również jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest to dalekie od bezpieczeństwa Polski. Po przyjęciu euro nie mamy już wpływu na politykę ani antyinflacyjną, ani na kurs złotówki, także bardzo dużo tracimy. Ja myślę, że Andrzej Duda, kandydat na prezydenta, to nie tylko wstrzymanie euro, ale również wstrzymanie lat emerytalnych. Dokładnie, to już była zapowiedź dużo wcześniej Prawa i Sprawiedliwości, ale nasz kandydat to potwierdza. On również mówi, że nawet jeżeli by, chociaż sobie tego nie wyobrażam, no ale nawet jeżeli by Prawo i Sprawiedliwość nie doszło do władzy, a on by został prezydentem, to on jako prezydent ma inicjatywę ustawodawczą i na pewno na pewno można coś z tym zrobić, tak. Wiem, że kandydat będzie w Gostyninie, to proszę powiedzieć jeszcze telewizją, kiedy będą mogli się spotkać z panem Andrzejem Dudą? W naszym okręgu będzie Andrzej Duda w kilku miejscowościach, już zaczyna od samego rana. W Gostyninie będzie o godzinie 19:00, w Domu Kultury 14 kwietnia. Czyli już? I bardzo serdecznie zapraszam oczywiście wszystkich, tak.